Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chorych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u jego stóp, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i, odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Kiedy po święceniach 20 parę lat temu po raz pierwszy trafiłem do Piły, uczyłem wtedy w gimnazjum, tutaj młodzież. I na jednej z lekcji religii postanowiłem porozmawiać z nimi o księżach, o klerze, o tym, jak młodzież nas widzi. No więc podzieliłem tablicę na pół, ponieważ zawsze ludzie nie mają tylko dobrych albo tylko złych stron. Zawsze mamy dobre i złe strony. I mówię, będziemy teraz wypisywali te dobre cechy kapłanów, księży i złe cechy. No więc pamiętam, że dobrych znaleźli chyba parę. Za to lista tych negatywnych była bardzo długa, do tego stopnia, że musiałem jeszcze odciąć kawałek tablicy, która była przeznaczona na dobre cechy, żeby tam jeszcze podopisywać te wszystkie cechy negatywne, które wymieniała młodzież. Oni mówili, a ja cierpliwie, choć z bolącym sercem, bo było to przecież o mnie, wypisywałem te wszystkie cechy, które dyktowała młodzież. I kiedy tablica już się zapełniła, spytałem ich, mówię, czy znacie innego księdza niż mnie? Mieliśmy taką dobrą relację w szkole. Dużo grałem z nimi na gitarze, na przerwach również razem modliliśmy się, niektórzy podchodzili, rozmawiali, więc miałem z nimi dobrą relację. I pytam, czy znacie innego księdza niż mnie? Czy ja jestem tym jedynym, którego znacie? No więc zapadła taka cisza i okazało się, że oni no nie znają. Że nie mają relacji, nie należą gdzieś do wspólnot w parafii. W związku z tym nie znają innego księdza. Tak naprawdę tym jedynym, którego znają, jestem ja. Więc spojrzałem na tę tablicę i mówię, i to w takim razie jest wszystko o mnie. Bo wy nie znacie żadnego innego księdza. Tego jedynego księdza, którego znacie, jestem ja. A oni mówią, nie bracie, to nie jest o bratu. To jest o innych księżach, bo brat taki nie jest. A ja mówię, ale skąd wiecie, jaki są inni, skoro ich nie znacie? A znacie tylko mnie. I to, co wypisaliście o księżach, no to jest o mnie. Oczywiście wiemy, jaki tu działa mechanizm. Również młodzież ogląda telewizję, jest w mediach, w związku z tym jest przesiąknięta tą taką otoczką, można powiedzieć, która jest
Ale tak na tej lekcji wyszło. I teraz chciałbym się zapytać, jaki ty masz obraz Boga? Jaki jest twój obraz Boga? Dzisiaj słowo w tych dwóch czytaniach pokazuje nam Boga. Zarówno w Starym Testamencie prorok mówi o Bogu, który przygotowuje ucztę. W Ewangelii widzimy Jezusa, który najpierw uzdrawia, czyli posługuje długo, a potem po tej długiej posłudze też przygotowuje ucztę, karmi ludzi, którzy zebrali się wokół Niego. I taki obraz Boga widzimy. Taki obraz przedstawia nam Słowo Boże. Ja się tak zastanawiałem, po trzech dniach uzdrawiania, posługiwania, pracy, chciałoby się tak powiedzieć językiem współczesnym, czy Jezus nie miał prawa, żeby powiedzieć uczniom, słuchajcie, trzy dni pracuję dla tych ludzi. Idźcie teraz, zbierzcie składkę i kupcie nam dobre jedzenie. Zasłużyliśmy na to. Teraz odpoczniemy i będziemy jeść i odpoczywać. Jezus tak nie robi. Choć dla mnie po ludzku miał prawo. Ale właśnie Bóg jest inny. Bóg jest tym, który przychodzi, żeby nam służyć, żeby nam posługiwać. My w te ostatnie tygodnie tutaj na parafii organizowaliśmy taki kurs Alfa. Przez 11 tygodni spotykaliśmy się z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania i te spotkania zawsze zaczynały się od posiłku. Najpierw był gorący posiłek, dopiero potem była katecheza i spotkania w grupach. Tej młodzieży było 70 osób, więc przygotowanie gorącego posiłku dla 70 osób, tam była cała ekipa, która 2-3 godziny wcześniej spotykali się, ustawiali stoły, nakrywali, przepięknie to wszystko było zrobione, ale to była cała grupa ludzi, która ciężko pracowała, żeby nakarmić 70 osób. Potem przychodziła ta młodzież i oni przynosili do stołów, wynosili z pieca, przynosili napoje, więc usługiwali im. I taki jest Bóg. Bóg jest sługą. Bóg jest twoim sługą. Jaki masz obraz Boga? Gdzie jest problem? Właśnie, że jest ten przeciwnik, demon, zły duch, szatan, który nie mogąc zanegować istnienia Boga, bo z tym sobie nie radzi demon, widzi, że tego nie zrobi, usiłuje wypaczyć jego obraz. I zobaczcie, jak przychodzi choroba, jak przychodzą trudności w naszym życiu. Nie mamy takich myśli? Że przychodzi Bóg, żeby nas karać, żeby teraz właśnie Bóg z takim srogim obliczem będzie się na nas mścił. Tak zrobiłeś, to teraz tak dostaniesz. A przecież Bóg taki nie jest. My chcemy patrzeć, czytając Słowo Boże, widzieć Boga i od samego początku, kiedy Bóg się objawia, widzimy Boga, który jak zaczyna historię zbawienia, jest Bogiem, który karmi swój lud na pustyni. Lud nie ma pokarmu, Pan Bóg go karmi. Nie ma napoju, Bóg go poi, daje mu napój. A potem przychodzi ta pełnia objawienia w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg chce się odsłonić do końca i widzimy ubogiego, bezbronnego Jezusa, który rodzi się w Betlejem, żyje skromnie, naucza, uzdrawia, karmi, wskrzesza zmarłych, a potem umiera na krzyżu, jak bezbronny, jakby ten niemocny, ale zmartwychwstaje, bo jest Bogiem potężnym, łamiąc ten zaklęty krąg śmierci, grzechu, nienawiści. Prośmy Boga, aby pozwalał nam
kiedy pochylamy się nad tekstami Słowa Bożego, odkrywać Jego prawdziwy obraz, abyśmy nie chcieli się Boga bać, abyśmy przed Bogiem nie uciekali, abyśmy nie mieli tego wykrzywionego oblicza, bo kto chce podejść do kogoś, kto jest srogi, kto bije, kto karze. A my chcemy widzieć Jezusa Chrystusa, który bierze na siebie nasze grzechy. I to On ponosi konsekwencje naszych błędów, naszych upadków, a nam chce podarować przebaczenie, miłość i życie wieczne za darmo. Prośmy Boga, aby to sam Bóg prostował w nas ten swój obraz, abyśmy chcieli zbliżać się do Boga takiego, jakim jest. Zaraz będziemy to czynili na Eucharystii. Bóg znowu pokornie będzie się dawał w nasze ręce, pozwalał się spożywać. Prośmy Boga, by kształtował w nas ten obraz, bo i również my jesteśmy zaproszeni, aby potem odzwierciedlić ten Jego obraz w naszym życiu, żebyśmy również my chcieli być tacy jak Pan Bóg, czyli być tymi, którzy służą, być tymi, którzy wydają swoje życie za innych. Amen.